Minęła godzina 10 w piątek 20 listopada. Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program Rzecz o Biznesie. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Piotr Kuzdra, dyrektor Departamentu Rozwoju Energetyki w KGHM Polska Miedź S.A. Dzień dobry panie dyrektorze, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie dyrektorze, rok 2020 to rok wyjątkowy, bo z jednej strony oczywiście kwestia pandemii i wielkiego niepokoju, wielkiej niewiadomej, co z tego wszystkiego wyniknie, ale z drugiej strony mamy też dużo zmian, jeżeli chodzi o energetykę, bo z jednej strony wiemy już, że odejście od węgla to najbliższe dekady i już to zostało zapowiedziane, a z drugiej strony, cichaczem nieco, obserwujemy gigantyczny wzrost energetyki słonecznej. W tym roku będziemy mieli 3 gigawaty mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Jak się tym zmianom przygląda KGHM, jeden z największych, drugi największy odbiorca energii elektrycznej w Polsce? Więc, przepraszam bardzo, nie wyciszyłem telefonu. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. KGHM już od dłuższego czasu przygląda się tym zmianom na rynku. Już w 2019 roku przyjęliśmy nową strategię związaną z pójściem w kierunku odnawialnych źródeł energii i fotowoltaika właśnie zajmie w tej strategii dosyć istotną rolę. Naszym celem strategicznym jest zaspokojenie naszych potrzeb na energię elektryczną w 50% ze źródeł własnych i OZE do 2030 roku. Także fotowoltaika zdecydowanie to będzie kierunek, w którym będziemy się rozwijać, w którym już się rozwijamy. Dość wspomnieć nasz projekt, czy projekt naszej spółki córki KGHM Zanam, który niebawem rozpocznie produkcję zielonej energii obok Huty Miedzi Legnica, 3 MW mocy zainstalowanej, czyli dosyć dużo jak na warunki polskie. Mówi pan o fotowoltaice i te projekty, między innymi Głogów, są przygotowywane. Pisaliśmy o tym w Energia News. Natomiast proszę powiedzieć, jeśli chodzi o tę generację w 50% do 2030 roku opartą o źródła własne, to o jakich źródłach myślicie? Nie fotowoltaika. Realizacja tego celu będzie oparta na 3 kierunkach rozwoju. To będzie fotowoltaika już wspomniana, to będzie oczywiście wiatr, głównie lądowy, oraz źródła gazowe wciąż. KGHM już dzisiaj 20% swojej energii wytwarza, czy 20% energii, której potrzebuje elektrycznej, wytwarza w źródłach gazowych. Mamy uruchomione bloki gazowo-parowe w Głogowie oraz w Polkowicach. Będziemy stopniowo zwiększać tą produkcję. Wytwarzamy również energię elektryczną w silnikach gazowych, które funkcjonują w trigeneracji, czyli wytwarzają zarówno ciepło, energię elektryczną, jak i chłód na potrzeby chłodzenia naszych szybów. Kolejne powstaną w nadchodzących latach. Także to spowoduje, że około 25-26% prawdopodobnie energii elektrycznej będzie pochodziło właśnie ze źródeł gazowych. Reszta, czyli kolejna ćwiartka naszych potrzeb, będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika i wiatr. A co po 2030 roku? Czy chcecie zwiększać ten udział własnej generacji, czy też pozostaniecie, planujecie pozostać na tym poziomie? Zdecydowanie nie. Świat się nie kończy na 2030 roku, KGHM również nie. To, o czym dzisiaj mówimy, to jest taki plan minimum, który chcemy osiągnąć. Jeżeli będą sprzyjające warunki rynkowe ku temu, to będziemy dążyć do jeszcze większych udziałów źródeł odnawialnych w naszym miksie. To jest z jednej strony daje nam stabilność w długim terminie, jeżeli chodzi o koszt pozyskania energii elektrycznej i przewidywalność. Z drugiej strony jest to po prostu odpowiedź na zmiany w megatrendach na świecie. To jest odpowiedź na oczekiwania inwestorów, interesariuszy. To jest też odpowiedź na oczekiwania Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią. No właśnie, bo Unia Europejska mówi więcej energii z OZE. My tego celu jako Polska w tym roku nie zwiększymy. 15% energii do 2020 roku miało z tego OZE pochodzić, ale jak spojrzymy na te cele kolejne,
no to też bardzo ambitne. Na razie 55% redukcji emisji CO2 w stosunku do roku 90 do 2030 roku, choć Parlament Europejski mówi 60%. Te redukcje i ten nowy Zielony Ład Unii Europejskiej państwo postrzegacie jako zagrożenie, czy jednak na szansę transformacji nie tylko samej spółki, ale całego polskiego przemysłu? Z naszego punktu widzenia to jest zarówno pewne zagrożenie, jak i szansa. Zagrożenie z tego względu, że no nakłada na nas pewien obowiązek realizowania celów klimatycznych, co wiąże się oczywiście ze znacznym wysiłkiem inwestycyjnym. Natomiast jest to ogromna szansa dla KGHM-u. Pamiętajmy, że OZE, czy źródła OZE mniej więcej potrzebują w przeliczeniu na megawatt mocy zainstalowanej, potrzebują niemal 5 razy więcej tej miedzi niż źródła konwencjonalne. Można to sprowadzić do krótkiego stwierdzenia. Nie będzie transformacji energetycznej bez miedzi. Dlatego to jest dla nas ogromna szansa i widząc, jak kolejne kraje przyłączają się do tego trendu, zapowiedź Chin o osiągnięciu neutralności klimatycznej, to jest duży potencjał dla KGHM-u i dla naszych produktów. Proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan o megatrendach, na ile wodór też jest takim obszarem, takim paliwem dla Was pewnej przyszłości, tak jeżeli chodzi o kwestie choćby transportu, ale też oczywiście kwestie magazynowania energii. Czy wodór się też gdzieś w orbicie Państwa zainteresowań pojawia? Rzeczywiście wodór, można powiedzieć, z przytupem wszedł do agendy europejskiej. Jest to bardzo nośny temat teraz, bardzo gorący, dyskutowany, można powiedzieć, na każdym poziomie. My przyglądamy się temu trendowi, który się pojawia. Patrzymy też na naszych partnerów tutaj w Polsce, którzy zapowiadają pewne instalacje pilotażowe. Natomiast wodór to też, albo przede wszystkim z naszego punktu widzenia, bezpieczeństwo. I tutaj może pojawić się wiele wątpliwości, czy jest wiele wręcz wątpliwości i pytań, w jaki sposób bezpiecznie spalać ten wodór w naszych instalacjach. I tutaj nie mówię tylko o kwestiach wytwarzania energii z wodoru, ale również w zużywaniu tego gazu w naszym głównym ciągu technologicznym. Bezpieczeństwo jest dla nas niezmiernie istotne i na pewno z niego nie będziemy rezygnować. W związku z tym to jest temat, któremu się przyglądamy. Natomiast ciężko powiedzieć, abyśmy w najbliższym czasie podjęli zdecydowane kroki w kierunku wykorzystania jakby bezpośrednio wodoru, natomiast będziemy analizowali kwestie bezpieczeństwa. Jak zapewnić bezpieczeństwo nie tylko naszym urządzeniom, ale również ludziom, którzy będą pracowali przy tej infrastrukturze. Powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, że KGHM jest drugim największym odbiorcą po PKP Energetyka, jeżeli chodzi o pobór energii elektrycznej i o zużycie. A jak wygląda specyfika tego zużycia? Bo firma pracuje nie tylko w dzień, ale i również w nocy, więc potrzebujecie energii nie tylko wtedy, kiedy świeci słońce, odwołując to do fotowoltaiki, ale też wtedy, kiedy wieje wiatr. Chociaż ten wiatr również potrafi dobrze dmuchnąć w godzinach nocnych. Jaka tutaj jest charakterystyka zapotrzebowania na energię u Was? Ma Pan rację, Panie redaktorze. KGHM pracuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Może nie wszystkie procesy pracują z taką samą intensywnością, ale na pewno nasz profil zużycia jest dosyć płaski, tak bym powiedział kolokwialnie, i stabilny. Stąd myśląc o celu strategicznym, rozważamy zarówno fotowoltaikę, jak i wiatr. Te dwa źródła, te dwie technologie mają bardzo komplementarne profile wytwarzania. W związku z tym w miksie muszą znaleźć się te dwie technologie, tak abyśmy mieli stały i ciągły w miarę dopływ tej zielonej energii na nasze potrzeby. Takie podejście również pozwala optymalizować oczywiście koszty inwestycyjne, bo w przeciwnym razie opierając się choćby tylko na fotowoltaice, musielibyśmy inwestować na przykład w magazyny energii, które wciąż jeszcze są dosyć drogim rozwiązaniem. A wiatr tutaj
prawda, właśnie wieje głównie w godzinach nocnych, jak się okazuje, czyli wtedy, kiedy fotowoltaika nie wytwarza, a do tego jeszcze dochodzi okres jesienno-zimowy, gdzie również wiatr notuje większą produkcję. Więc tak jak powiedziałem, dwa komplementarne źródła, dobrze wpisujące się w profil zużycia KGHM-u. Rozumiem, że na razie inwestycje w magazyny po prostu dla Was są nieopłacalne, tak? To jeszcze nie jest ten moment. Analizujemy takie możliwości, natomiast obawiam się, że bez form dotacji wręcz, już nawet nie pożyczek preferencyjnych, takie inwestycje z naszego punktu widzenia będą trudne do realizacji. Trudno będzie wykazać po prostu efektywność ekonomiczną tego typu projektów bez wsparcia środków publicznych. Na koniec chcę zapytać o jedno, bo kilka tygodni temu rozpoczęliśmy na łamach Rzeczpospolitej debatę na temat atomu. Pierwszy głos zabrał pan profesor Wojciech Myślecki. Tydzień temu był pan minister Piotr Naimski. Wczoraj głos zabrał pan profesor Pieńkowski. Tu oczywiście dyskusja na temat tego, czy duży atom, czy mały atom. Duży atom oczywiście popiera pan minister Naimski i tak profesor Pieńkowski, jak i profesor Myślecki wskazują, że może warto jednak poczekać i przyglądać się tego, co robią Amerykanie w kontekście bloku MR. Między innymi wskazując tutaj na New Scale, że to może być pewien, to może być pewna pieśń przyszłości. No i nie dalej spoglądając jak na Syntos, który zapowiedział inwestycje właśnie w taki mały blok jądrowy w technologii właśnie SMR. Czy KGHM myśli w ogóle o atomie? Z mojego punktu widzenia energetyka jest oczywiście ważną częścią KGHM-u, natomiast zawsze najważniejszy dla nas jest główny ciąg technologiczny, czyli wydobycie, wzbogacanie, przetwarzanie i hutnictwo. W związku z tym te technologie energetyczne, z których chcemy korzystać, z których będziemy korzystać, one muszą być sprawdzone i dawać pewną stabilność, tak technologiczną, jak i ekonomiczną. Dzisiaj takie podejście oczywiście wyklucza wielkoskalową energetykę jądrową z punktu widzenia KGHM-u jako odbiorcy, z racji właśnie tej skali. Natomiast jeżeli mówimy o SMR-ach tak zwanych, czyli tych modułowych, małych modułowych reaktorach, to jest, i tutaj pożyczę zwrot od pana redaktora, to jest pieśń przyszłości jeszcze. New Scale to jest ciekawy projekt na pewno, pierwszy, który przyszedł jakąkolwiek certyfikację. Natomiast od tej certyfikacji do pierwszego projektu jeszcze minie kilka lat. Pewnie będą jakieś wnioski z tego projektu, więc jest to bardzo odległy horyzont na dzień dzisiejszy i będziemy się temu przyglądać, natomiast na dzień dzisiejszy to nie jest temat dla KGHM-u. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Kuzdra, dyrektor Departamentu Rozwoju Energetyki w KGHM Polska Miedź S.A. był Państwa i moim gościem. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze, dziękuję Państwu. Dziękujemy pięknie, życzę oczywiście dużo zdrowia w tych trudnych czasach i wszystkiego dobrego. To był program Rzecz o Biznesie, Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.